Siemaneczka, Gordianie, tu Morbid. Pewne opinie, które ostatnio ujrzały światło dzienne mojej firmy, są clickbaitem oraz zapychaczem YouTube'a. Więc uwaga, oglądać na własną odpowiedzialność. A więc zaczynajmy. Tak sobie pomyślałem, że clickbait oraz zapychacz YouTube'a jest to wspaniały pomysł na tytuł najbliższego filmu. Skoro dalej oglądacie, to oznacza, że właśnie was tutaj sklikbaitowałem. Nie wiem czym, ale być może właśnie clickbaitem. Jeżeli chodzi o zapychanie internetu, to faktycznie przez ostatni rok nagrałem ponad 70 filmów, więc być może troszeczkę obciążyłem YouTube'a, natomiast pomyślałem sobie, że być może obciążę go jeszcze bardziej nagrywając ten konkretny filmik. Skoro was już tutaj ściągnąłem, to już szybciutko tłumaczę się dlaczego. Tu chciałem powiedzieć o dwóch bardzo fajnych zmianach, które nastąpią już we wtorek, to jest 6 lipca. Ostatni Łap wskazał nam, że nastąpi bardzo wiele istotnych zmian, natomiast dwie przykuły moją szczególną uwagę. Pierwsza zmiana będzie dotyczyła perka Reservoir Burst, który występuje na dwóch Fusionach. Po pierwsze Plague One, który właśnie ma tego perka Reservoir Burst, oraz Null Composure, który również ma perka Reservoir Burst. Bungie stwierdziło, że przyjął do wiadomości, że ten perk nie jest tak dobry, jak powinien być. Zatem ulepszają go w taki sposób, że wybuchy, które będzie powodować perk Reservoir Burst, będą tak dobre, jak w przypadku Dragonfly'a. Zatem w najbliższy wtorek proponuję zrobić dwie rzeczy. Po pierwsze, założyć sobie moda Dragonfly Spec na naszej Fusion, Null Composure oraz Plague One. Druga rzecz to jest założenie moda Energy Accelerant, który zwiększa damage właśnie tych wybuchów, a mod pochodzi oczywiście z naszego aktualnego artefaktu i ma nazwę Energy Accelerant. Czy to będzie działać? Jest naprawdę duża szansa, że tak. Co okaże się w najbliższy wtorek? Druga zmiana, o której chciałem wspomnieć, a która dla mnie jest naprawdę bardzo istotna, odnosi się do broni Gentlemanów, czyli Slipper Simulanta. Jest to prawie że zapomniany egzotyk, którego na pewno macie i bardzo możliwe, że macie już do niego zrobionego katalista, czyli katalizator, który powoduje, że przyspiesza nam szybko strzelność do broni oraz zwiększa troszeczkę pojemność magazynka. Zmiana polega na tym, że Bungie przypomniała sobie o tej broni i zwiększyło jej damage o 16,5%. Najpierw sobie sprawdźmy, jaki aktualny damage ma ta broń. Zabierałem broń na Kali i strzałem jej w jej główkę, nie będąc buffowanym żadnym buffem. Damage, jaki uzyskaliśmy, to 47490. Teraz możemy przeprowadzić sobie taką symulację liczbową, co będzie w najbliższy wtorek, w momencie, kiedy nasz Slipper Simulant zostanie buffa. Jeżeli gramy w grupie rajdowej i założymy debuffa na bossa z aktualnego artefaktu, strzelając z niego granatnikiem z modem o nazwie Breach and Clear. Jeżeli założymy buffa Ward of Down, czyli jeżeli nam Tytan postawi bańkę, wtedy damage, jaki uzyskamy, będzie zwiększony o ponad 100%. Szanowni Gordani, nie wiem jak wam, ale mi podoba się Slipper, który będzie miał damage zwiększony o ponad 100%. Ja go biorę. Czy będzie w nowej mecie rajdowej? Zobaczymy. Czy sprawdzi się na hard modzie Vault of Glass, który pojawia się również w najbliższy wtorek? Zobaczymy. Tak czy owa, Guardianie, na dzisiaj to koniec clickbaita. Jeżeli dotrwaliście do końca, bardzo wam dziękuję. I do zobaczenia następnym razem.